Chojniczanka wygrywa dzisiaj z Bytowią 3-1, ale trzeba przyznać, że Bytowia szczególnie w tej drugiej połowie postawiła już trudne warunki. Dokładnie, w drugiej połowie fajnie Bytowia wyszła, fajnie grali. No nam się udało po błędzie strzelić na 2-1, no i od tego już poszło. Później Bytowia na 3-1 strzeliła, taką przypadkowo też dosyć bramkę, no i się skończyło 3-1. Jak to było spotkać się z byłymi kolegami z drużyny, chociaż ich wielu już nie zostało, ale też gdzieś z trenerem, z kierownikiem drużyny, jak to było się z nimi spotkać? No bardzo przyjemnie, ja dobrze wspominam te 2 lata, które byłem w Bytowi. Poznałem tam wielu, wielu fajnych ludzi i zawsze z sentymentem i z radością będę się spotykał z ludźmi stamtąd. Aklimatyzacja w Chojnicach też chyba przebiega całkiem dobrze, bo do Chojniczanki oprócz ciebie przeszło też kilku innych zawodników Bytowi. No dokładnie, szybko dosyć złapaliśmy fajny kontakt tutaj z szatnią i myślę, że jest okej. A czego byś tak życzył, jak widzisz Bytowie w tej drugiej lidze, jako ten były zawodnik, co byś mógł powiedzieć? No, na pewno życzyłbym awansu jak najszybszego, nie? Chociaż wiadomo, nie będzie łatwo, no ale wierzę, że chłopaki postarają się i będzie dobrze w tym klubie.